Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na ulicy Witosa w Głogowie. Mężczyzna nie utrzymał się na wąskiej drodze i uderzył w ogrodzenie. To ogrodzenie uległo uszkodzeniu. Właściciel wycenił te straty na 5 tysięcy złotych. Natomiast jest to typowe zdarzenie komunikacyjne. 30-latek boso próbował uciec z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, miał ku temu powody. I to nie było już jego działanie w szoku, ponieważ jak się okazało po zatrzymaniu przez policyjny patrol, kierowca był nieczeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zachowywał się zresztą bardzo wulgarnie, zaatakował policjantów, słownie znieważył ich. Mężczyźnie grożą nawet 2 lata więzienia i utrata prawa jazdy. Musi się również liczyć z wymierzaną przez sąd w takich wypadkach nawiązką w wysokości 5 tysięcy złotych.